wolne głosy. Ja oczywiście już tradycyjnie zapraszam Państwa do udziału w naszej sondzie. Dzisiaj pytamy o to, czy wśród uchodźców, którzy dotarli już do Europy, być może jakaś ich grupa, jaka jeszcze nie wiemy, znajdzie się już niebawem w Polsce, nie ma osób, które są związane z ruchem terrorystycznym, z organizacjami terrorystycznymi. Czy Państwo wierzą, że sposób weryfikacji tych osób jest dostateczny? Jednym słowem, tego dotyczy pytanie. Jeżeli Państwo uważają, że tak, że tam nie ma osób, których powinniśmy się w jakiś sposób obawiać, wówczas należy wysłać SMS o treści 1 na numer 72075. A jeżeli Państwo uważają, że ta weryfikacja, przynajmniej tak Państwo oceniają, może być niedostateczna, wówczas SMS o treści 2 na numer 72075, a przypomnę, że na regulamin naszej sądy dostępny jest na stronie internetowej Telewizji Republika. Szybko przedstawiam naszych gości. Jest z nami pani posłanka Anna Zalewska, Prawo i Sprawiedliwość, i pan poseł Robert Maciaszek, Platforma Obywatelska. Czy Państwo już wiedzą, jaką decyzję władze Rzeczpospolitej podjęły w sprawie uchodźców, przyjęcia uchodźców? Czyli tutaj cały czas jeszcze trwają rozmowy. Wiemy o spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych Unii Europejskiej w poniedziałek. Do tego czasu rząd przygotowuje cały czas swoją strategię. No, pani premier próbowała również zorganizować spotkanie z liderami opozycji, jak wiemy, poza wicepremierem Piechocińskim. Ani SLD, ani Prawo i Sprawiedliwość nie były zainteresowane tym spotkaniem. No tak, premier, natomiast wicepremier Piechociński to nie opozycja. No, on był na spotkaniu, było opozycji. Mhm. Nie było opozycji, nad czym ubolewam, bo mamy do czynienia z olbrzymim kryzysem humanitarnym i to nie jest problem, który nam się może wydaje w Polsce, że nas nie dotyczy. Jesteśmy częścią Unii Europejskiej i chyba wszyscy jesteśmy z tego dumni, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Korzystamy z tego, że jesteśmy częścią Unii, nie ma granic, możemy podróżować, możemy pracować poza granicami kraju, możemy zwiedzać Europę. No, Unia natomiast też korzysta z tego, że my jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Korzystamy ze środków unijnych. Ale też płacimy, prawda? Więc tak, to nie jest tak, że tylko korzystamy. Nie, no, też, dokładnie. No, to też budujemy, więc zachowujemy. Ma pani całkowitą rację. To jest system naczyń połączonych. Korzystamy z tego, że jesteśmy w Europie, ale to nie tylko prawa dla nas, to również obowiązki. No, bierzemy też odpowiedzialność za to, co się w Europie dzieje. I dzisiaj Europa boryka się z olbrzymim kryzysem. Jeszcze parę miesięcy temu mogliśmy mówić o kryzysie emigrantów, o kryzysie uchodźców. Dzisiaj musimy powiedzieć o kryzysie humanitarnym. No, to są setki tysięcy ludzi, którzy dzisiaj próbują dostać się do Europy, próbują znaleźć swoje bezpieczne miejsce życia. Oni mówią bardzo nie wyraźnie. Tylko, bo to już ja nawet dzisiaj słuchałem wywiadu z jednym z uchodźców, który mówił, że już nie Niemcy są krajem docelowym dla niego, ale właśnie na przykład Dania czy Finlandia, bo w Niemczech jest już tylu uchodźców, że on wie, że warunki dla niego będą lepsze gdzieś właśnie w tamtym terenie, w Skandynawii na przykład. Więc Polska musi wziąć również współodpowiedzialność za to. Polska na świecie ma jedną wielką markę. Tą marką jest solidarność i nie powinniśmy tego zepsuć. Polska w czasie swojej historii nieraz dawała dowody, że jest solidarna i jest współodpowiedzialna nie tylko za losy Europy, ale i świata. Od czasów kontrreformacji XVII wieku, przez zdarzenia w Stanach Zjednoczonych, przez wierne wojsko przy Napoleonie, wojnę bolszewicką, drugą wojnę światową, solidarność i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście nie mamy tutaj kompleksu, nie powinniśmy się dać wbijać owe kompleksy, że jakiś szczególny sprawdzian przed nami. Ja myślę, że pani premier wie, jaka to jest kwota, choć to niewłaściwe określenie, jaka liczba osób dotrze do nas, dlatego że kto wysłuchał wystąpienia pana komisarza Junckera, zresztą niebywałego, bo no, w sposób oczywisty dla niego, ale żenujący dla nas, mówił tylko i wyłącznie o Polsce, jakby Polskę chciał szczególnie zobowiązać, zresztą bez obecności, co symptomatyczne, Donalda Tuska. I rzeczywiście
rzeczywiście szczyty są tak przygotowywane, że najpierw są przygotowywane rozwiązania i konkretne dane. W związku z tym też pomysł pani premier Kopacz na zorganizowanie, zawołanie właściwie na konferencji prasowej opozycji po to, żeby bez przygotowania, bo nie zostało nic przedstawione opozycji, co chce rząd, jak przygotowana jest Polska, ile trzeba pieniędzy, gdzie są miejsca, jak będą wyglądały szkoły, jak opieka medyczna, po to, żeby powiedzieć, że oto Polska wspólnie ustaliła, że przyjmie dokładną, wyliczoną już liczbę. Dlaczego to prawdopodobnie będzie 12 tysięcy. Znaczy tak, po pierwsze, trudno, żeby przewodniczący Rady Europejskiej miał być obecny na konferencji szefa Komisji Europejskiej. To nie była konferencja, to było wystąpienie przed Parlamentem Europejskim. Wystąpienie to pani myli dni. Pan Juncker swoją konferencję miał dwa dni temu, wczoraj, a dzisiaj było zgromadzenie Parlamentu Europejskiego, na którym rzeczywiście nie było przewodniczącego Rady Europejskiej, ale prezydent Tusk akurat przebywa na Bliskim Wschodzie, przebywa w Turcji, w obozach uchodźców, bo pamiętajmy o jednym, że kiedy wybuchła w 2011 roku wojna domowa w Syrii, wyemigrowało z tego kraju 4 miliony obywateli. 90% tych uchodźców znajduje się na Bliskim Wschodzie i w Turcji. Sama Turcja przyjęła 2 miliony emigrantów. Oni znajdują się w tych obozach i właśnie w tych obozach emigrantów w Turcji był prezydent Donald Tusk. Dobrze, ale panie pośle... A jeżeli chodzi o naszą sytuację krajową, nie, tak? Nie, ja zadałam pytanie dotyczące w zasadzie inaczej, pytanie o debaty, której nie było. Dlaczego w Sejmie nie odbyła się debata? Jutro jest wspólne posiedzenie komisji sejmowych. Rozumiem, ale dotyczące tej sprawy. Były wnioski klubów opozycyjnych o to, żeby zwołać debatę, żeby rząd przedstawił informacje na temat chociażby tego, o czym mówiła pani poseł, przygotowania Polski, strategii również. Dlaczego nie było tej debaty? Czyli... Pani redaktor, ja przypominam sobie teraz dyskusję, którą też proponowało Prawo i Sprawiedliwość, dyskusję, też debatę o suszy w Sejmie. Ona w końcu doszła do skutku i mieliśmy paru posłów na sali plenarnej. Tak naprawdę nie chodzi o to. To jest próba jakby odwrócenia kota ogonem w tej sytuacji. To nie jest tak, że pani premier zaprosiła na konferencji prasowej. Przecież te zaproszenia oficjalną drogą zostały wystosowane do szefów wszystkich partii w Sejmie. Natomiast poinformowała tylko samo na konferencji. Znaczy, ja się pytam no nie, o debaty. Ale bo my dzisiaj mamy naprawdę poważny problem. Przygotowujemy się do ważnej dyskusji. Dlatego pani premier zaproponowała, żeby liderzy wszystkich sił... Ale dlaczego nie było debaty na forum publicznym? Jutro będzie debata w Sejmie. Jutro, w dniu jutrzejszym, połączone dwie komisje. Ale dlaczego w sprawach ważnych takie debaty odbywają się i informacja, bo to też jest, bo to nie chodzi tylko o debatę, ale również o informacje. Zawsze przed całym parlamentem. Dlaczego w tej, jak pan sam podkreśla, tak ważnej sprawie do takiej debaty i informacji, poprzedzonej informacją nie doszło? Ja nie widzę, naprawdę nie widzę żadnego problemu w tym, że jutro wspólne posiedzenia dwóch komisji odbędą debatę nad tym problemem dwóch komisji merytorycznych. Dwóch komisji merytorycznych. Ja jestem przekonany, że na tych dwóch komisjach będzie większa frekwencja niż na sali plenarnej, kiedy już... Czyli po prostu chodzi o to, że państwo przewidzieli, że będzie zbyt mało posłów na sali plenarnej i dlatego się nie odbyła debata. No przepraszam bardzo, ale to trochę do tego się sprowadza. Ja powiedziałem coś zupełnie innego. Pan mówi o tym, że jutro susza, odbędzie się, jutro że odbędzie debata się, była w swojej jutro suszy odbędzie i tak się, no, taką mamy kolejność prac w parlamencie. Dwie komisje merytoryczne odbędą jutro debatę, jeżeli uznają posłowie, że to nie wyczerpało ich pytań, że należy się debata przed całym parlamentem, no to zapewne taka debata się odbędzie. Ale to zdecydują jutro dwie komisje merytoryczne w tej sprawie. Także zapraszam, każdy może w tych komisjach uczestniczyć, bo przecież mamy, transmisja też będzie online, będzie można obejrzeć na stronie Sejmu relacji bezpośrednio z tego. Jeżeli ja mogę, bo pan posłużył się nieprawdą. Najpierw odbyła się konferencja pani premier Kopacz, zdaje się o godzinie 17. Pani premier doskonale wiedziała, że w Krynicy przebywa prezes Jarosław Kaczyński, pani prezes Beata Szydło. Ciemną nocą na Nowogrodzką rzeczywiście próbowano dostarczyć jakiś dokument zapraszający, ale nie było nikogo, kto mógłby w imieniu pana prezesa odebrać zaproszenie. To po pierwsze. Po drugie, jutro rzeczywiście odbędą się dwie połączone komisje. Ja jestem w jednej z nich. Komisja do spraw
Spraw Unii Europejskiej, Komisja Spraw Wewnętrznych, one zostały wymuszone, dlatego że one nie były zaplanowane. To rzeczywiście te zdarzenia ostatnich dwóch dni spowodowały, że przewodniczący dwóch komisji zdecydowali, żeby opozycja nie mówiła, żeby społeczeństwo miało wrażenie, że rzeczywiście odbywa się dyskusja. Natomiast przypominam panu posłowi, że szczyt ma się odbyć w następnym tygodniu. Nieplanowane jest posiedzenie Sejmu, więc nawet kiedy posłowie zdecydują, że potrzebna jest debata w polskim Sejmie, to ona przed szczytem się nie odbędzie. W związku z tym odbędzie się po fakcie. Jednocześnie, kiedy pytaliśmy, bo tak naprawdę proszę zauważyć, że od kilku miesięcy my wiemy, co się będzie działo. Od kilku miesięcy mamy problem z uchodźcami w mniejszości, bardziej z nielegalnymi imigrantami. I Unia Europejska znowu przedyskutowała ten czas. Polski również w tej debacie nie było. To jest nieprawda. I rzeczywiście spodziewałam się, że komisarz Juncker poda jakieś bardzo konkretne rozwiązania, ale to była taka formuła bardzo typowa i charakterystyczna dla Unii Europejskiej. To znaczy wszystko było w trybie przypuszczającym i w czasie przyszłym. Że my to zrobimy, zapewnimy, znajdziemy. Ja chciałam liczb. Oprócz tych 160, ale liczb potrzebnych żołnierzy do pilnowania granic, liczb chroniących ludzi, którzy płyną statkiem, bo to przecież całe siatki przestępcze są między innymi w obozach uchodźców, o których wspomniał pan poseł. Więc rzeczywiście był czas również dla polskiego parlamentu, żeby się przygotować. I ostatnia uwaga, w Komisji do Spraw Unii Europejskiej już kilkakrotnie podnosiliśmy te kwestie, kiedy dyskutowaliśmy o 2000 uchodźców i wtedy również nie otrzymywaliśmy odpowiedzi. To znaczy bardzo proste, gdzie, ile, w jaki sposób jesteśmy zabezpieczeni. Mało tego, w jaki sposób będziemy weryfikować. Ja chciałam właśnie na sam koniec, mamy bardzo mało czasu. Chciałam zapytać, jednym zdaniem też się odnieść. Jeszcze jedno zdanie tylko to mogę, ja tylko zadam pytanie i pan poseł od razu się odniesie. Czy państwo uważają, że proces weryfikacji tych osób, tych chociażby, które będą przyjmowane do Polski, że on daje gwarancję tego, że nie trafią do nas osoby związane z organizacjami terrorystycznymi. Bo przecież tu nie chodzi o to, że my nie chcemy pomagać, tak, że Polacy się odwracają plecami i nie są wrażliwi na dramatyczny los rzeczywiście przynajmniej części tych ludzi, ale też widzieliśmy sceny i z Grecji, i z Austrii, i to, co się działo na Węgrzech, i informacje, które do nas docierają. I wiadomo, że tam są jednak ludzie, którzy z organizacjami terrorystycznymi mieli związki. Czyli się taki komunikat pojawił, rzeczywiście na Węgrzech rozważa się wprowadzenie stanu wyjątkowego. Panie pośle, zdanie odniesienia do wcześniejszej wypowiedzi. Dziękuję, że pani to powiedziała. Czyli Węgry rozważają wprowadzenie stanu wyjątkowego. Europa stoi przed kryzysem humanitarnym. Głos w tej sprawie zabiera arcybiskup Gondecki w sobotę, zwracając się do parafii, aby przyjęły uchodźców. Papież Franciszek zabiera głos w niedzielę na homilii, również apelując do każdej parafii w Europie o przyjęcie jednej rodziny. I w takiej sytuacji... prezes Kaczyński woli przebywać na forum w Krynicy, niż przyjechać na posiedzenie, na które zaprasza go premier polskiego rządu, czyli ta cenna nagroda, którą odbierał prezes Kaczyński, jest ważniejsza niż sytuacja kryzysowa w Europie. Proszę panią, proszę to wytłumaczyć tym setkom tysięcy ludzi, którzy uciekają przed wojną, że dla lidera opozycji, lidera partii, która ma szansę przejąć władzę w Polsce, ważniejszy jest odbiór nagrody na forum ekonomicznym w Krynicy, niż rozmowa z polską premier na temat sytuacji dotyczącej Polski. Bo to, o czym pani wspomniała. Właśnie. I to dotyczy... Bo nie wszyscy uciekają przed wojną. Tak, część to, po prostu chce prawda. Mieć lepszego, szuka lepszego życia. No. Oczywiście, no w tym tłumie uchodźców są również imigranci ekonomiczni, nie wiem, z Bałkanów, z Bliskiego Wschodu również. Tak, również z Afryki, bo ja przypominam, że cała fala do Włoch też dociera, prawda? Całej właściwie północnej Afryki. Ma pani rację, to prawda. Ci, którzy są przyjmowani, na przykład do Niemiec, tam chyba około 40% jest odsyłanych z powrotem. I my też w Polsce będziemy musieli stworzyć właśnie
właśnie o tym trwają rozmowy. Tylko wie pani, no, to najpierw trzeba porozmawiać, w jakimś tam gronie jest Rada Bezpieczeństwa, no, bo to są tematy dotyczące bezpieczeństwa narodowego. Mamy szefa do spraw, ministra, który jest odpowiedzialny za służby specjalne, który w tej sprawie się wypowiadał. Mamy premier polskiego rządu, która w tej sprawie ma również wiele do powiedzenia. I zaprosiła liderów opozycji. Ale zaprosiła liderów opozycji. Ale nie mówi, Polacy potrzebują tej informacji. Naprawdę. Proszę nie rozmywać odpowiedzialności. Rząd Platformy Obywatelskiej PSL-u odpowiada za bezpieczeństwo. Pani jest posłanką wiele lat i pani wie o tym, że w kwestiach bezpieczeństwa im mniej się publicznie mówi, tym dla państwa i dla bezpieczeństwa państwa się lepiej. Konkretne rozwiązania. Zgodzi się pani ze mną? Nie posługuje się emocjami, którymi pan się posługuje i nie zrzuca się odpowiedzialności na opozycję. Państwo mają wszystkie instrumenty. Ja zadaję to pytanie, bo po chociażby aferze tak zwanych taśm prawdy, kiedy już nie wiadomo, które służby wiedziały o podsłuchach, które nie wiedziały, szef służb nawet został w państwa rządzie podsłuchany, no to ja po prostu nie wiem, czy my możemy liczyć na te służby specjalne. Pan ma taką pewność, że tutaj one w tej sprawie będą akurat fantastycznie działały, tak jak powinny? Ja wierzę w państwo polskie, wierzę również w jego służby w tym zakresie. Do tej pory Polska jest bezpiecznym krajem. Natomiast tak, no, ja też nie mam pełnej wiedzy odnośnie procedur w służbach i o tym nie jesteśmy w stanie porozmawiać. I my posłowie nawet o tym tak naprawdę pełnej wiedzy mieć nie będziemy, może poza posłami, którzy są członkami Specjalnej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, bo to są procedury bezpieczeństwa państwa i im mniej wiemy o tym, im mniej się o tym mówi publicznie, tym dla bezpieczeństwa państwa lepiej. No gdybyśmy mówili o tym, jak my weryfikujemy uchodźców, to wtedy to dajemy tym ludziom możliwość omijania tych naszych procedur weryfikacyjnych. No choćby to jest argument, dla którego takich rzeczy publicznie mówić nie wolno. Natomiast mogłyby się pewnie pojawić na jakimś wewnętrznym spotkaniu, na które pani premier zaprosiła liderów opozycji. Ostatnie zdanie, że jestem też rozczarowany w tej sytuacji tym, że jakby nie ma też woli ze strony pana prezydenta zajęcia się tym tematem, bo ja nie słyszałem, żeby, nie wiem, próbował chociażby radę gabinetową zwołać, gdzie ma cały rząd do dyspozycji, w tym przypadku jakby zostawia to wszystko i opozycja, poseł, i prezydent rządu. Jedno ostatnie zdanie. Widać właśnie, jak pani premier chciałaby rządzić przy pomocy prezydenta Andrzeja Dudy i opozycji. Sama nie ma absolutnie pomysłu pani poseł i żadnego Anna rozwiązania. Zalewska, Prawo i Sprawiedliwość, pan poseł Robert Maciej Platforma Obywatelska, byli państwa i moimi gośćmi. My za chwilę będziemy podsumowywać publicystycznie. Dzień, proszę być z nami.